Zaczniemy od HCV. Temat, który przedstawiam Państwu praktycznie przy każdej okazji. I za każdym razem mogę, niestety, pokazywać coś nowego. Bo tak naprawdę w kierunku eliminacji zakażenia HCV w Polsce robi się za mało. Oczywiście są pewne działania, ale one są w porównaniu z innymi krajami niewystarczające. Postaram się szybciutko przebiec przez te tematy, mamy mało czasu. To są moje potencjalne konflikty interesu, zawsze dodaję, że możliwe, aczkolwiek niekonieczne, bo to, że współpracuję się z jakimś producentem leków, nie oznacza, że z nim, że promuje się jego leki. O historii naturalnej zakażenia HCV myślę, że już Państwo usłyszeliście wielokrotnie dużo, więc tylko króciutko przypomnę, że wirus HCV, podobnie jak inny wirus hepatotropowy, wirus HBV, jest uznany za wirusa onkogennego. To jest niepodważalne, czyli takiego, który powoduje rozwój raka, konkretnie raka wątroby, raka, który przez onkologów nie jest lubiany, dlatego, bo niewiele można w pewnym momencie zrobić. Oczywiście można stosować chemioterapię, ale ona daje krótkotrwałe, stosunkowo przedłużenie życia. Można wyeliminować raka całkowicie poprzez przeszczepienie wątroby, ale tylko u chorych, u których zdiagnozuje się tego raka bardzo wcześnie. Ale nie tylko rak, zanim rozwinie się rak, dochodzi do przebudowy struktury wątroby, która przez długi czas, ta przebudowa przebiega w sposób utajony. A gdy daje znać o sobie w postaci marskości wątroby, zwykle skraca życie, a na pewno pogarsza jego jakość. Właśnie ze względu na wagę tego problemu zapewne w 2020 roku trzech naukowców, którzy szczególnie przyczynili się do badań nad wirusem HCV, otrzymało Nagrodę Nobla. Oczywiście również z tego powodu, ze względu na wagę problemu i następstwa zakażeń HCV, Światowa Organizacja Zdrowia już w roku 2016-17 określiła cele eliminacji zakażeń HCV i HBV. One są bardzo ambitne i wiemy już, że w skali świata nie uda się ich zrealizować. Te mapy porównujące sytuację w roku 2015 i 2020, to jest taka analiza w trakcie trwania tego programu Światowej Organizacji Zdrowia, pokazuje, że są kraje, w których dokonano rewolucyjnych przemian. Takim krajem jest Egipt, jak widzicie Państwo, ale jest szereg państw, których ilość zakażeń, tutaj na tym wykresie jest to zilustrowane poprzez zmianę koloru na korzystniejszy. Wiele państw na świecie również zredukowało liczbę zakażeń, wprowadzając narodowe programy walki z zakażeniami HCV, wykrywania i leczenia. W efekcie obecnie szacujemy, że w skali świata mamy 0,75% osób zakażonych, czyli około 59 milionów. Oznacza to spadek w porównaniu z rokiem 2015 o 7 milionów. Niestety prawda jest taka, że gro spośród tych zredukowanych zakażeń to są osoby, które zmarły w międzyczasie z tym zakażeniem, a chyba nie o to nam chodzi. Kluczowym celem, jaki powinniśmy realizować i który został te zadania, które zostały postawione przez WHO, polega na dwóch punktach tak naprawdę. Na wykrywaniu zakażeń, czyli podjęcia działań legislacyjnych, organizacyjnych, finansowych również przez państwa członkowskie do zwiększenia wykrywalności tych zakażeń, no i dostępności do skutecznej terapii. O ile skuteczna terapia w Polsce jest dostępna bardzo dawno, już od samego początku, gdy nowoczesne leki zostały wprowadzone w latach 2014-15, Polska Grupa Ekspertów HCV rekomenduje, przygotowuje regularnie aktualizowane zalecenia dotyczące leczenia. Ostatnie takie rekomendacje pochodzą z 2013 roku. W ślad za nimi na szczęście Narodowy Fundusz Zdrowia aktualizuje
programy terapeutyczne, które gwarantują skuteczne leczenie z wykorzystaniem podstawowych leków. Tutaj macie Państwo wiele leków, które były zarejestrowane, które mają za zadanie zahamować replikację wirusa, działając poprzez trzy podstawowe białka odpowiadające za replikację wirusa w obrębie hepatocytów. Te leki stosuje się w skojarzeniach. Leki, które tutaj są w tym kwadracie, prostokącie na dole wymienione, ich już praktycznie nie stosujemy, natomiast w tej chwili mamy nowszą generację leków pangenotypowych tak zwanych, w których nie musimy dobierać leku już w zależności od genotypu, w jakim jest zakażona dana osoba. Oczywiście w Polsce dominuje genotyp 1b, ale straciło to tak jakby znaczenie w świetle dostępności tych leków i między innymi na tym polegała zmiana naszych zaleceń i również w programie lekowym, że w tej chwili obniżamy koszty diagnostyki i leczenia tych schorzeń poprzez na przykład brak konieczności wykonywania oznaczenia genotypu wirusa, no bo skoro są leki pangenotypowe, to możemy uzyskać skuteczność, jak Państwo widzicie, każdego roku od momentu wprowadzenia terapii bezinterferonowych tak zwanych, objętych programem rejestracji wprowadzonym przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, programu EPITER 2, skuteczność sięga 97-99%. Ciekawe, że te 99% miało miejsce w środku pandemii. Wtedy zgłaszali się do nas, decydowali się na leczenie ci najbardziej zdeterminowani pacjenci. Dla porównania po lewej stronie jest słupek pokazujący skuteczność terapii w epoce interferonowej. Widać różnicę znaczącą. Niestety wśród osób leczonych wcale nie zmniejsza się odsetek tych z zaawansowaną chorobą wątroby. Tutaj tym brązowym kolorem są zaznaczeni pacjenci z włóknieniem określanym jako F4 przez nas, to jest marskość wątroby. F3 to jest taki stan przedmarskościowy, zaawansowana choroba, gdzie miejscami już w tkance wątrobowej może dochodzić do przebudowy marskiej nawet. Więc jeżeli spojrzymy na to, to proszę sobie zilustrować, że ponad 40% chorych, którzy w tej chwili zgłaszają się do nas, do leczenia, mają zaawansowaną chorobę wątroby. Co to znaczy w praktyce? Że za późno ich diagnozujemy. Wtedy, kiedy zmiany, przynajmniej u części, nawet po wyleczeniu z zakażenia, stają się nieodwracalne. Powinniśmy diagnozować jak najwcześniej. Oczywiście my możemy wyeliminować zakażenie, nawet u tych chorych z marskością i to ze skutecznością 98%, ale zmiany, które się dokonały, mogą być już niemożliwe do cofnięcia. Niestety temu wzrostowi odsetka chorych z zaawansowaną chorobą wątroby towarzyszy wzrost odsetka osób stosunkowo młodych, a więc takich, które mogą jeszcze wiele dać państwu, rodzinie, mogą długo żyć, natomiast jeżeli zostaną z marskością zdiagnozowane i nawet leczone w wieku 40 lat, to jest ryzyko, że to życie ulegnie skróceniu, a na pewno jego jakość będzie pogorszona. Tak jak powiedziałem, są dwa takie główne filary eliminacji zakażeń HCV, dostęp do leczenia i dostęp do masowej diagnostyki, programy badań przesiewowych wykrywających zakażenie HCV, bo bez wykrycia oczywiście nie możemy leczyć. Dlatego w rekomendacjach Polskiej Grupy Ekspertów HCV, o której już mówiłem, dotychczas zwykle koncentrowaliśmy się na leczeniu. W ostatniej ich wersji w 2013 roku umieściliśmy też zalecenia skoncentrowania się na specjalnych grupach, które powinny podlegać miejscach, w których powinna być przeprowadzana akcja badań przesiewowych. Więc przede wszystkim podstawowa opieka zdrowotna, ze względu na to, że tam jest najlepsza dostępność do tych testów wszystkim pacjentom. Drugie miejsce to szpitalne oddziały ratunkowe, ze względu na wysoki odsetek osób, które w przeszłości mogły być eksponowane
No bo przypomnijmy sobie, że zakażenia HCV w przeszłości, w tej chwili na pewno już w mniejszym stopniu, do zakażeń tych dochodziło w placówkach opieki zdrowotnej. To nie tylko narkomani, to nie tylko osoby dializowane, ale również ci, którzy mieli często kontakt z opieką zdrowotną, niestety tam dochodziło do zakażeń. Państwo jest w jakimś stopniu odpowiedzialne za to, co się tam zdarzyło. Stąd osoby, które często są hospitalizowane, a więc takie, które trafiają właśnie do szpitalnych oddziałów ratunkowych, powinny być poddawane przesiewom. No i zakłady karne, bo powszechnie wiadomo, że w tej populacji osób, które znajdują się w zakładach penitencjarnych, na całym świecie to się potwierdzało, odsetek zakażonych jest kilkukrotnie wyższy niż w populacji ogólnej. No i teraz, aby można było zredukować zgodnie z zaleceniami WHO liczbę zakażonych w Polsce, trzeba było wprowadzić program badań przesiewowych na jak największą skalę. Jeżeli nie wprowadzimy tego, no to tak jak ilustruje ten wykres, który aktualizuje regularnie, musimy się spodziewać, że ten spadek liczby zakażonych będzie coraz mniejszy, bo coraz mniej będziemy wykrywać osób, a więc będziemy też leczyć. Jeżeli byśmy wprowadzili program badań przesiewowych opartych na tych zaleceniach, które przed chwilą Państwu pokazałem, moglibyśmy osiągnąć cel nawet do roku 2030 zgodnie z zaleceniami WHO. Ale żeby osiągnąć ten cel, musielibyśmy leczyć 14 tysięcy pacjentów rocznie. W tej chwili, jeżeli byśmy wdrożyli ten program przesiewowy w tym roku. 14 tysięcy rocznie, jest to duży wysiłek dla ośrodków leczących, jest ich ponad 60 w Polsce, ale wykonalny, bo w roku 2017 mniej więcej tyle, to był rok, kiedy najwięcej leczyliśmy, mniej więcej tyle osób przeleczyliśmy. W tej chwili w Polsce leczy się 4 do 5 tysięcy osób rocznie. Ale żeby te 14 tysięcy przeleczyć, trzeba by było wykonać około 3,5 miliona testów rocznie. Czy to jest dużo? Jeżeli zlecilibyśmy to tylko POZ-om, no to na każdy z POZ-ów przypadłoby 400 testów rocznie, co oznacza 1-2 testy dziennie. Chyba to nie jest wysiłek straszny. Jest to realne, możliwe do wykonania. To, co podjęliśmy w ostatnim czasie wraz z zespołem, któremu kieruję, powołanemu przez panią minister zdrowia Izabelę Leszczynę, zespół do spraw monitorowania zagrożeń, z chorobami zakaźnymi. Między innymi wśród planów, jakie przedstawiliśmy pani minister, było stworzenie Narodowego Programu Zwalczania Zakażeń Hepatotropowych jako profilaktyki marskości i raka wątroby. No liczymy na to, że ministerstwo pochyli się nad tym tematem. W ramach tego programu są te trzy elementy, które wcześniej pokazywałem Państwu jako zalecane przez Polską Grupę Ekspertów HCV, czyli testowanie w podstawowej opiece zdrowotnej, w SOR-ach i w więzieniach. Jaką sytuację mamy w tej chwili? No, jeżeli chodzi o POZ-y, jakiś czas temu, w roku 2021, wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej, no i dwoma towarzystwami, które reprezentuje Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i Polskim Towarzystwem Hepatologicznym, przedstawiliśmy taki schemat, algorytm testowania w POZ-ach. Jako taki efekt tych naszych działań, pojawił się budżet powierzony. W budżecie powierzonym wśród kilku testów jest również testowanie w kierunku HCV, przeciwciał anty-HCV, ale budżet powierzony ma bardzo dużo ograniczeń. Niestety i efektem tych ograniczeń jest, proszę zobaczyć, taka liczba testowanych co miesiąc pomiędzy lipcem 2022, kiedy ten program wszedł, a listopadem 2023. Jeżeli spojrzymy, to oczywiście liczba tych testowanych osób w poszczególnych województwach i w całym kraju, gdy zsumujemy, się zwiększała. Ona osiągnęła w październiku 2023 najwyższą liczbę 6923
osób przetestowanych. No jeżeli to pomnożymy przez 12, tą szczytową wartość, bo wygląda na to, że to osiągnęło takie plateau, no to nie możemy liczyć na więcej niż około 80 tysięcy osób testowanych rocznie. A przypomnę, że mówiłem o 3,5 milionach testowanych rocznie. W związku z tym to są śmieszne liczby. Ewidentnie program budżetu powierzonego nie spełnia swoich zadań. Między innymi dlatego, że wymusza bardzo dużo biurokracji, bardzo dużo działań ze strony lekarza rodzinnego, których nie zawsze on chce, nie chce, no i nie może ze względu na obciążenia realizować. Chociażby to, że niedopuszczone są na tą chwilę w sposób formalny szybkie testy kasetkowe, które doskonale znamy z SARS-CoV-2, z COVID-19, ale a tak naprawdę one zostały opracowane wiele, wiele lat temu, więc mają sprawdzoną skuteczność dla HCV, znacznie wcześniej niż stały się przydatne w COVID-19. Przed laty został opracowany schemat diagnostyki zakażeń HCV w laboratoriach. Jak widzicie Państwo, on jest naprawdę już długowieczny i no, jest złożony niestety. My proponujemy, żeby go uprościć. Jak widać, przynajmniej dwa etapy można by było wyeliminować, skrócić czas, umożliwić szybką diagnostykę jeszcze w miejscu pobrania i umożliwić podjęcie decyzji przez lekarza natychmiast, lekarza POZ, właśnie poprzez wprowadzenie testów kasetkowych. Druga sprawa, testowanie w SOR-ach. W roku 2000, dokładnie 1 stycznia, złożyłem jako przedstawiciel, prezes PTIHZ, projekt testowania w SOR-ach. On miał pierwotnie dotyczyć wstępnie tych ośrodków, tych szpitali, które prowadzą leczenie, no bo to by w sposób znaczący uprościło. Oczywiście nie wykluczało to w dołączenia innych placówek, ale na początek najprościej było dołączyć te szpitale, te placówki, które borykają się z problemem terapii już od wielu lat i prowadzą ten program, widzą sens tego. No zaproponowałem to, no niestety, NFZ najpierw nie wykazywał specjalnie zainteresowania tym, a potem sprawa w ogóle zniknęła z ich dokumentacji. No i trzecie rozwiązanie, czyli testowanie w więzieniach. Tutaj podjęte zostały intensywne działania, zresztą przy współudziale pani doktor Bogosławskiej Marzec, która będzie wkrótce z Państwem, Państwu prezentowała swój wykład. Działania zmierzające do zwiększenia liczby osób leczonych w placówkach penitencjarnych. Bo my dostawaliśmy wielokrotnie od więźniów informacje o tym, że pomimo, że oni chcą, że są zakażeni, nie stwarza im się tych możliwości. Wspólnie właśnie z Krajowym Centrum, z Fundacją Urszuli Jaworskiej i wspólnie z niektórymi pracownikami Ministerstwa Zdrowia został stworzony taki program. Niestety w trakcie negocjacji ze służbami więziennymi pewne elementy z tego programu wypadły. No, między innymi umniejszono znaczenie testowania. Wszystko w efekcie sprowadziło się przede wszystkim do terapii, do dostępności do leczenia, aczkolwiek to nadal nie są ilości zadowalające. Co prawda właśnie usłyszałem, że te liczby leczonych uległy zwiększeniu w porównaniu z ubiegłymi latami, ale w ubiegłych latach to było leczonych 30-50 chorych w więzieniach w skali całego roku w Polsce. W sytuacji, a w tej chwili to zwiększyło się no, w ciągu pół roku do podobno 80 paru osób, więc no, może osiągniemy te 150-160 przypadków osób leczonych w służbach w więzieniach, w zakładach penitencjarnych. Ale jak się to ma do państw sąsiadujących? Widzicie Państwo te liczby badanych, to jest na przykład w Czechach 1000 osób testowanych, na Litwie duże liczby osób testowanych, liczby leczonych liczone w setki, natomiast no, w krajach o znacznie mniejszej liczbie więźniów. No ale nie możemy tego osiągnąć, zwiększenia liczby leczonych bez testowania.
No a w latach 2022-2003, jak widzicie Państwo, to jest około 5% osób wchodzących do zakładów penitencjarnych, które są poddawane testom, gdy tymczasem w Czechach jest to 100%, praktycznie każdy jest testowany. Zabieg jest prosty. Należy dać możliwość więźniowi zrezygnowania z testowania. Natomiast u nas się co najwyżej proponuje testowanie. Więc jest to zasada opt-out, która jest dosyć oczywista dla każdego więźnia, który przychodzi, że jeżeli mu się oferuje wszystkie możliwe badania, no to on z nich skorzysta. Czego nam brakuje do sukcesu? Oj, tutaj literówka się wkradła. Przede wszystkim woli politycznej. Na koniec chciałbym Państwu taką prognozę zilustrować. Liczba diagnozowanych, leczonych przy braku badań przesiewowych będzie wyglądała w ten sposób do roku 2060. Więc będzie ich coraz mniej, ale cały czas to będzie problem, który będzie nas męczył. Tak będzie wyglądała liczba zakażonych. Ona będzie się utrzymywała na mniej więcej stałym poziomie w pewnym momencie. A moglibyśmy zrobić w ten sposób, tak jak powiedziałem, gdybyśmy mogli testować te 3,5 miliona osób, a co to jest 3,5 miliona? Ile milionów testów na COVID-19 wykonywano w trakcie pandemii? To były znacznie większe ilości. Więc rocznie, gdybyśmy testowali tyle osób i leczyli tyle, ile pokazuje ten wykres, to moglibyśmy pozbyć się problemu zakażeń HCV, przedwczesnej śmierci związanej z niewydolnością wątroby, z marskością wątroby, z rakiem wątroby znacznie wcześniej, bo już w latach 30. XXI wieku.